Jakub zaś odpowiedział do Ezawa: jeżeli znalazłem u ciebie łaskę, to przyjmij ode mnie ten dar, bo oglądałem twoje oblicze, jako się ogląda oblicze Boga, i byłeś mi przychylny. Bracia i siostry, tymi słowy pozdrawiamy was z różnych zborów i kościołów w tym roku z parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego z Grudku w ramach Tygodnia Aliancyjnego Modlitw. I jego tematem tegorocznych spotkań i transmisji brzmi twarzą w twarz i dotyczy kontaktu i komunikacji między ludźmi, jak również między ludźmi a Bogiem, komunikacji, która ma być otwarta, a czasami nie jest. Człowiek coś ukrywa i ten drugi wie, że coś jest ukrywane. Zasady Boże, zasady chrześcijaństwa zachęcają nas, by szukać tego otwartego, szczerego kontaktu, który jest kontaktem braterstwa, przyjaźni, miłości. W tej chwili wysłuchajmy Boże Słowo zapisane w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, możemy już od 1 wiersza. Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: otrzymałam mężczyznę od Pana. Potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain uprawiał ziemię. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów ziemi. Także Abel złożył ofiarę z pierworodnych zwierząt swojej trzody oraz ich tłuszczu. Pan zwrócił uwagę na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina i na jego ofiarę nie zwrócił uwagi. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępił. Pan zapytał Kaina: czemu się gniewasz i dlaczego się zasępiłeś? Byłbyś pogodny, gdybyś dobrze postępował. Jeżeli jednak nie będziesz dobrze czynił, to grzech czający się w pobliżu skusi cię, ty zaś masz nad nim panować. Wówczas Kain zwrócił się do swojego brata Abla: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na Abla, swego brata, i go zabił. Pan zaś zapytał Kaina: gdzie jest twój brat Abel? Odpowiedział: nie wiem, czy ja jestem stróżem mego brata? Wtedy on powiedział: co zrobiłeś? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Będziesz teraz przeklęty na tej ziemi, która otworzyła się, aby przyjąć krew twego brata, który zginął z twojej ręki. Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie wyda ci więcej plonu. Będziesz wygnańcem i tułaczem na ziemi. Wówczas Kain zwrócił się do Pana: zbyt wielka jest moja wina, bym mógł ją udźwignąć. Skoro wypędzasz mnie dziś z tej ziemi i sprzed twojego oblicza, to muszę się ukryć. Będę wygnańcem i tułaczem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Pan mu jednak odpowiedział: o nie, ktokolwiek zabiłby Kaina, 7-krotną poniesie karę. I Pan tak naznaczył Kaina, aby nikt, kto go spotka, go nie zabił. Kain odszedł więc sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Pamiętam, tu byłeś, pachniało ziołami. Nad twoją głową pszczoły przyjazne latały. Pamiętam dłonie szorstkie, jak tuliły.
głoskały na dobranoc po pleckach małych. Słyszę twój słabszy głos. Mówisz, że bliżej granicy jesteś już blisko. Pełen pokory patrzysz za siebie. Tyle w życiu niosłeś, a jesteś. Siostry, kiedyś kupiłem sobie książkę Čo prezrádzajú tváre, pokazującą, że wyraz twarzy, jej symetria, spojrzenie oczu, broda i inne cechy charakterystyczne zdradzają charakter człowieka i jego podstawowe tendencje. Na przykład z głęboko posadzonych oczu Marcina Lutra można domniemywać, że był głęboko skupiony do siebie, na introwersję, z powodu której bardzo się trapił, żeby znaleźć pokój duszy. To przecież pożyteczne zrozumieć człowieka, domyślić się, co ukrywa. Niektóre rzeczy nie musi wypowiedzieć, ale wyrazi je swym obliczem. Ale człowiek dowie się coś i o sobie samym. Francuski filozof Emmanuel Levinas w swojej filozofii ma koncept twarzy. Stosuje go. Twarz jest goła, obnażona, pokazuje, jakim jest człowiek. Pokazuje jego pewną bezbronność, jego narażenie na zranienie. Twarz drugiego przemawia do mnie i wzywa mnie do relacji z nim. Co sobie uzmysławiamy, kiedy widzimy albo nie widzimy twarzy naszego bliźniego? Bracia i siostry, oczywiście, że Emmanuel Levinas, który był pochodzenia żydowskiego, inspirował się w kwestii twarzy
Biblią, w której często występuje ujęcie twarzy. Wystarczy spojrzeć do konkordancji. Wspomnijmy bynajmniej fakt, że kiedy Jezus został przemieniony w obecności uczniów, Jego twarz zajaśniała jak słońce, czytamy w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale. Jaki to wspaniały widok, jaka wspaniała rzecz dotycząca naszego Zbawiciela. Bracia i siostry, czytaliśmy smutną, okropną historię z punktu widzenia czasu, epizodkę, ale tym smutniejszą i okropniejszą. Brat zabił brata. Bez moralnej przyczyny. Abel nie wyrządził Kainowi niczego złego. Ciekawe, iż wątek twarzy jako pewnego momentu indykacyjnego jest w niej momentem kluczowym, stanowi jej oprawę. Bo Boże Słowo najpierw zwraca uwagę na twarz Kaina, która się zasępiła od złości, od gniewu, od nienawiści. Pan Bóg reaguje na wygląd twarzy Kaina. Potem Bóg naznaczył Kaina, dawszy mu jakieś znamie na twarz, żeby nikt go nie zabił. I kiedy Bóg wypędził Kaina sprzed swego oblicza, widzieć oblicze Pana, być mu blisko, znaczy móc cieszyć się jego przychylnością. Twarz jest platformą, płaszczyzną, na której odgrywają się ważne wydarzenia dzisiejszej historii. Ona je, ta twarz, odzwierciedla. Bratrzy a sestry, moja babička zpívávala takovou kratičkou, truchlivou, trochu divnou píseň, ve které jsou slova, když Kain zabil Abele, ukrutnou svou holí, rozlila se jeho krev po celičkém poli. Připadalo mi divné, že babička tu píseň zpívala, ale určitě vyjadřuje něco z lidské nátury, z lidských dějin, dějin lidských vztahů, něco, co by se mělo připomínat. Už kvůli tomu mlčenlivému, ale spravedlivému Abelovi. Ten příběh, ta epizoda zachycuje člověka v jeho základních vztazích, ve vztahu k jeho sourozenci. Mezi nimi mohou být vztahy nejhezčí, nejsrdečnější, ale také nejnesmiřitelnější. A právě ta blízkost, ale v něčem rozdílnost, pak vede k nenávistným postojům. Taková je realita a taková bývá i dnes. Někdy sourozenci patřící do jedné církve, do jednoho sboru, jsou spolu na kordy. Více či méně. A mně se zdá, že u nás na Těšínsku dokáží být lidé hodně zarytí. Někdy. Stejně jako u Kaina, i mezi námi je to odcizení, které je základem odstupu, nezájmu, nevraživosti, nenávisti, třeba i vraždy, přičemž ta je někdy páchána slovy, pohledy, postoji, které jsme zmínili. Na jedné straně si říkáme, že Kainovo počínání je strašné, na druhé straně je něco z Kaina v každém z nás. Každopádně hřích, o kterém píše Bible na svém počátku, se bolestně a hrůziplně promítá i do rodinných svazků. Taková je pravda. Je smutné, že ta nejduchovnější věc, čili oběť, v rukou hříšného člověka vedla k tomu nejhorším, k vraždě, bratrovraždě, nebo byla příčinou či záminkou. Znamená to, že v duchovním ohledu, v duchovních věcech můžeme jeden druhému závidět? Ano, určitě ano. Starší bratr záviděl mladšímu to, o čem si myslel, že on určitě dosáhne. Boží přízně. Farizeové a zákonníci záviděli Ježíši jeho duchovní autoritu a moc a přivodili jeho vraždu, justiční vraždu. Když Bůh nabízel Kainovi šanci, aby svůj hněv neventiloval, řekl mu, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Kain to se svou obětí myslel dobře, ale z Hospodinových slov vyplývá, že jeho jednání, praktický život byl deficitní. Ježíš v Evangeliu Jana také píše, že lidé nepřijali světlo, protože jejich skutky byly zlé.
Kaince vůči Hospodinu a Hospodinovu laskavému napomenutí nezachoval pokorně a poslušně. Poslechl svůj hněv, poslechl sebe sama. Možná bychom měli upozornit na jeho drzou chytráckou rétoriku, ne argumentaci, která se velmi podobá té dnešní, kdy Kain Hospodinu vyvrací, že jeho, Kainovi povinnosti nesahají tak daleko, jak mu je snad Hospodin naznačuje. Jakoby měl svého bratra, který je přeci svéprávný hlídač. Čili Kain ve chvíli, kdy má přiznat svou vinu a je Hospodinem konfrontován, se naopak staví na stranu spravedlnosti, ale Hospodinu vytýká, že ji, tedy Hospodin, chápe přemrštěně, že chce po Kainovi více, než má vykonat. Výsledek známe, spočívá vlastně i v tom, že Kaina nikdo nesměl zabít. Že měl žít se svou vinou a že se o ní měli dovědět lidé, s nimiž setkal. Sestry a bratři, ale neanalyzujme pořád spáchané zlo, protože to by nemuselo mít konce, protože rozebírat zlo je svým způsobem přitažlivé i lehké a možná bychom se z toho stejně nepoučili, byť ne tak málo jako Kain. Ale zkusme si tedy představit, jak mohlo vypadat Kainovo kladné jednání, což pak se už v té první a základní skutečnosti Kainovi nepodobáme, totiž v tom, že Hospodin naši oběť, modlitbu, zpěv nepřijme, nemusí přijmout? Je naše počínání spravedlivé jako Abelovo? Proto nechme výchozí bod nezměněn. Hospodin nepřijal Kainovu oběť, ale Kain měl možnost se pokořit, říci si, asi dělám něco špatně, asi jsem v některých věcech Hospodina zklamal. Mohl být třeba i rozezlen, zdrcen, ale mohl se v klidu zastavit a směřovat k pokoře v duchu verše poddejte se pod mocnou ruku Boží. Kain se mohl Hospodinu doznávat ze svých hříchů a ve své modlitbě mu říci, že respektuje jeho rozhodnutí. Zároveň mu mohl poděkovat za Abele, že aspoň někomu v rodině Bůh jeho oběť přijal. Mohl za ním zajít, sdílet s ním své zklamání a zároveň mu popřát k úspěchu v uvozovkách, že Bůh jeho oběť přijal. A zároveň se ho zeptat, co si myslí, že dělá špatně a poprosit ho, aby se Abel za něj modlil. Kain zkrátka mohl učinit tyto konstruktivní kroky. I kdyby se nechal ovládnout svým hněvem a sám by k pokoře nedospěl, měl přát slechu Hospodinu. Měl přemýšlet o svém rozezlení, že vychází z ješitnosti, nepřejícnosti, sobectví, nekající mysli. Měl zaujmout odstup od svého hněvu a přijmout perspektivu Hospodina. Mohl se podívat do zrcadla a uvědomit si, že by se sám se sebou s takto rozezleným nebo sebou setkat nechtěl. Měl Bohu děkovat, že ho varoval, že se mu vůbec zjevil a tím jej nesmírně poctil a měl uposlechnout. Měl zůstat v tom odstupu na té platformě, kterou mu poskytl rozhovor s Pánem Bohem a podívat se na celou věc i na sebe jinak. Měl si vzít Hospodinova slova k srdci, měl si je třeba v mysli přehrávat. Měl si je přehrávat i pokaždé později, když jej popadl nával hněvu. Z nějakého důvodu. A nebo ho už ani nepopadal, protože ta boží slova Kaina vycvičila. Kain zkrátka mohl zápasit. Třeba i zuřivě zápasit sám se sebou. Mohl ventilovat svůj hněv křikem, mohl to v sobě nějak řešit. A pokud už přece jen šel na ono pole za svým bratrem, mohl se s ním pohádat, mohl mu vynadat, různé věci mu vyčíst, mohl mu připomenout, že je starší a že má určitá práva, mohl mu říct si některé škaredé věci, než bychom je ospravedlňovali, hádky a podobně, ale nezabíjet ho. Tím jsme si snažili představit, jak mohl Kain jednat, aniž by se dopustil vraždy nebo jen fyzického násilí. Nezapadej slunce nad hněvem vaším. Bratři a sestry, nevím, v jakých situacích se ocitneme, ale Kainův
Příběh byl sepsán určitě proto, abychom se z něj poučili a jednali opačně než on. Možná byste ten kladný scénář napsali jinak než já, ale každý z něj můžeme někdy část uplatnit. Třeba modlitbu, když nás zachvacuje hněv. Nakonec jde přece o to, abychom se více a více podobali Abelovi, aby Hospodin přijímal naše oběti, modlitby a projevy naší víry. Amen. Stižme se k modlitbám. Pane Bože, prosíme tě v této chvíli i za ty, kdo se ti vzdálili, kdo od tebe odešli,
kdo se na tebe z nějakého důvodu hněvají, kdo se cítí zavrženi, nebo kdo před tebou skrývají svůj hřích a vedou rozličné zápasy. Buď jim milostiv, zjev jim svou lásku, svou milost, svou pravdu. Prosíme tě také, abychom jako církev byli dobrým svědectvím o tom, jaký jsi, že přicházíš i se svým zákonem, i s napomenutími, někdy i tresty, ale že přicházíš i se svou milostí, s evangeliem, s odpuštěním, se svou dobrotou. Prosíme, aby církev byla v tomto vyznávání věrná a stálá. A my také, kteří do ní patříme a které jsi z nás, Pane Bože, povolal, za což ti velice děkujeme. Amen. Pane Bože, Otče náš nebeský, prosím tě o lásku i provádění, že nám dáváš ta možlivost, že můžeme napomínat jeden druhýho i tak uvělebět sebe, že ty, Pane, jesteš jediný, který jsi přinesl to poznání té istoty, té víry v životě našem, aby jsme tak napomínali jeden druhýho, že naše życie je plné naději jedně v tebe, za našich přijatelí, za našich známých, za našich domových, aby jsme tak naplňali srdce naše i děkovali ti za to všechno, co teď nám dáváš na každý den. Zmiluj se i dopomož nám v tom žiču, které tu přebyváme na ten světě, aby nebylo marnoštu, aby jsme neupadali v ty rozmajité světové požadlivosti, ale pravdivě šli tom drogom i čenili volem tvojom, kterým ty nám dáváš, aby jsme byli vděční i tak přijeli to slova, té istoty, že každé slovo od tebe je slyšané. A i tak máme možlivost předovat to druhým, že jsme poznali, že ty, Pane, pověděláš, že aby jsme tak šli tom drogom i aby jsme se znovu narodili i poznali, že to slovo, které jsi nám dal, je istotou i pevností. Bądź s našimi domami, s našimi rodinami, s našimi přijatelami, aby jsme tak mohli postępovat według tvojej nauky, aby jsme naplňali ty srdca codenně v życiu. Bądź s nami i neopuštaj nás po všechny dny życia našeho. Amen. Bože Otče, tak tě, Pane, zaprosím o to, že bys se tak zmiloval nad těmi, kteří, Pane, tak od tebe odešli. Pane, kteří šli tak svojou drogou v žiču, Pane, kteří tak dali pěšenstvo sobě, Pane, svojim vlastným pánům. Albo, Pane, čím se tak zgorškněli, kteří možná jsou jaška jako zraněni. Pane, skrze takže o nich prosím o to, že bys jich tak dotknul svojou, Pane, s milosťou, o to, že bys jich tak, Pane, uzdravil, o to, že bys, Pane, tak vlal do jejich srdc, Pane, tvojou božou pravdu, že bys jich tak, Pane, přivrátil zpátky, aby Pane, znalezli ten pravý smysl života, který je, Pane, v tobě. Tak čeho, Pane, prosím, zmiluj se nad nimi. Amen. Pane Jezu, Tvoje Królestwo je Królestwem miłości i Królestwem światłości. Ale je tu i Królestwo Satana, które je pełne strachu, ale i ciemności. Dziękujemy Ci z całego serca, że Ty chcesz oświecić każdą oblast mojego i naszych żywotów. Že ty chceš zašvětit, Pane, do našich kuchní, do našich obyváků, do našich ložnic, do našich prác, do domov, do vztahů, do malženstv. Ty chceš osvětit všechno, Pane Jezu. Aby
i každý z nas mógł wyzazować tę Twoją światłość. Odpuść, prosimy bardzo, kiedy grzech jest ciemnością w naszych żywotach. Odpuść, prosimy Cię bardzo, kiedy nie dbamy, Panie, na Twoje słowo, kiedy nie dbamy na Twoje wskazówki, kiedy nie dbamy na Twoją światłość, nie wyładowujemy Twoją światłość. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech Twoje słowo tak przynosi światłość do naszych żywotów, do naszych przeżywań, do naszej mowy, do naszych uszu. Panie, daruj to łaskę, aby z nas wyzażowało to Twoje światło Chrystusowe, aby te oblasti w naszych żywotach nie były ciemnością, abyśmy się wszyscy radowali z Tebie i mieli ten cel przed swoimi oczami, wiedząc, że Ty nas prowadzisz dobrze i doprowadzisz nas do celu, jeżeli Cię będziemy trzymać. Dziękujemy, Panie Jezu, że tacy, jacy my są, możemy do Ciebie przychodzić, a wiedzimy, że Ty nas nie wyrzucisz precz. Naopak nas przyjmiesz, naopak nas oczyszczasz każdy dzień z naszych grzechów. Obmywasz nas doskonale, Panie, Twoja święta krew nas doskonale obmyje od każdego grzechu, jeżeli swoje grzechy wyznajemy i porzucamy ich. Pobłogosław nas, Panie Jezu, prosimy w tym roku, pobłogosław nasze domy, rodziny, zbory, wszystkich braci, siostry, ale prosimy bardzo, Panie, aby to Twoje światło zaświeciło i do domów tych, którzy nie wierzą, do domów tych, Panie, którzy Ciebie odrzucają, którzy za nic nie mają Twoją świętą krew z Golgoty. Bardzo Ciebie prosimy, Panie, zaświeć swoim światłem, aby ludzie se mogli upamiętać, czynić pokutę we swoich żywotach i tak Cię przyjąć do swojego serca jako swojego Pana i swojego Króla. Chwalimy Cię, Panie, że znowu dowodzisz Ty przyleźność być razem z Tobą, a tak niech nasze serca Ciebie uwielbiają i chwalą za to, co Tyś dla nas wszystko uczynił. Amen.